Dzień dobry, dzień dobry. Witamy serdecznie w podcaście planszówki z czyli planszówki z odległymi opiniami bądź z obszernymi oftopami. Dzisiaj ja to sobie pozwolę tego użyć lub z ograniczoną odpowiedzialnością za to, co mówimy i ja zdecydowanie się pod tym najbardziej podpisuję. I z tej strony Joanna zwana Kocioł oraz wywiórki Bobry. Dzień dobry, dzień dobry. Łukasz zwany Pandą. Tak długo się przedstawię, że tak jakby nagrywały ze mną wiewiórki i bobry. Widzisz, całe zoo praktycznie. Wszystko się zgadza. Ja tu z ekipą jestem. No, ja dzisiaj nagrywam w pokoju z dwoma kotami, ale Tosie, jednego z moich kotów, tego, który tak chrapie dosyć głośno... Przeniosłam właśnie z drapaka do drugiej części pokoju, więc może nie będzie jej słychać jak chrapie. No to szkoda akurat. Ja tam jej chrapa nie bardzo lubię. Mnie rozprasza. Ale to jest taki fajny odskocznik muzyczny, wiesz. W niektórych podcastach są tak zwane jingle, w niektórych jakieś właśnie dynamiczne muzyczki, a my mamy chrapiącego kota. No dobra, i jak widzicie, my jak zawsze jesteśmy w formie, jeżeli chodzi o off-top i lecimy dalej do off-topu, o ile w ogóle mnie słyszysz, bo właśnie... Mi się znowu wszystko zacięło. Właśnie coś się poruszyłaś, coś tam pozmieniałaś. Niepotrzebnie, właśnie coś tam mieszasz w tych swoich ustawieniach. Za dużo tam masz sprzętu w ogóle? No, za dużo. Więcej sprzętu niż talentu, no wiadomo. Ale mówiłeś, że masz dzisiaj dużo off-topu. Właśnie uzbierało mi się, ale to chyba przez to, że to jest teraz taki okres, bo generalnie zbliża się parę imprez. O jednej chciałem powiedzieć, właśnie, w ramach off-topu, i to o board money, więc taka krótka informacja że 17. rusza Bortmania, największy, najdłuższy konwent planszówkowy w Europie, także generalnie, jeżeli ktoś jest w okolicach Lublina, bądź z Lublina, zapraszam. co prawda, nie będzie, ale... Najdłuższy, bo największy, to nie wiem. No, chyba nie, rzeczywiście, muszę rację. No, najdłuższy, tak. Więc jeżeli ktoś jest właśnie z Lublina, bądź okolice, generalnie tam zapraszam. Byłem w zeszłym roku, bardzo mi się podobało. Mam nadzieję, że jeszcze uda mi się powrócić, ale w tym roku niestety za dużo pracy. No, ja nigdy nie byłam. Na razie się nie wybieram. No ja mam nadzieję, że jakoś uda się zamiast tej Bourdmanni odpalić tutaj trochę pomniejszy event, przynajmniej wiesz, może jednodniowy. Nie wiem, czy wtedy się liczy. Nie pamiętasz, było już na ostatnim, właśnie, live'ie, pan Dziokątku. A, no dobra. Faktycznie, coś takiego było. Dobra, I, i to jest pierwszy z czterech oftopów. będziemy odliczać. Tak, odhaczone, kolejne. No, ja chciałam w sumie tak trochę w temacie to tak nawiązać do tego, że mamy pierwszy live za sobą i jeszcze raz podziękować wszystkim, którzy się pojawili, ale też tym, którzy później odsłuchali i skomentowali, bo całkiem fajnie się bawiłam. I myślę, że będziemy to powtarzać. No, mam wielką nadzieję, bo ja się świetnie bawiłem. Nawet sobie jeszcze to odsłuchałem później. Coś muszę podziałać z tym swoim internetem, bo czasami rzeczywiście mnie zrywało, więc mam nadzieję, że w przyszłości będzie to lepiej. Ale generalnie i tak, i tak wydaje mi się, że całkiem fajnie to poszło. No, więc dajcie znać jeszcze, jeżeli macie jakieś pomysły, uwagi, co można inaczej albo coś dodać, coś odjąć. Nie wiem, czy umiemy krócej rozmawiać. Krócej nie, dłużej tak. Tak, właśnie tak od razu uprzedzam, że jak ktoś napisze za długo, bo to trwało ponad 2,5 godziny, to nie wiem, czy my jesteśmy w stanie zejść z tego czasu. Zdecydowanie tylko na plus. W tym kierunku bym raczej to optował. Więc to jest moja pierwsza część taka off topu, ale w temacie. Czy w ten to sposób zaliczyłaś tutaj mój drugi temat, który miałem wpisany, więc ja przeskoczę automatycznie do trzeciego. I to do rzeczy, którą wpisałem, a raczej wspomniałem podczas live'a, że ma miejsce, czyli tak zwany challenge, który podjąłem sobie razem właśnie. Z... O nie. O nie. Nie będę śpiewał, spokojnie. Trochę liczyłam, że o tym zapomniałeś i w ogóle, jak ktoś nie wie o co chodzi, to musisz powiedzieć. Tak, to. mianowicie chodzi tutaj o challenge, który podjąłem razem z planszowym kolektywem, takie wyzwanie, które sobie zrobiliśmy, w oglądanie w horrorów z lat 90., bądź ewentualnie horrorów klasy BCD i do Z, im gorzej, tym lepiej. I teraz, jako że jest moja kolej na wyzwanie, to rzucam im wyzwanie w postaci obejrzenia Bloba, czyli kosmicznego Kosmicznej mazi z kosmosu? Kosmicznej mazi z kosmosu, tak. Ja już kiedyś chyba na, na łamach podcastu Stare Kości jeszcze wspominałam, że ja z dzieciństwa kojarzę taki horror o plaży. To chyba była mordercza albo zabójcza plaża. Muszę to znaleźć jak to się nazywało i musicie to wtedy obejrzeć. Znaczy jest Pana Szamalana, z tego co pamiętam, film, ale to nie jest na pewno raczej z Twojego dzieciństwa, bo to jest dosyć młody, świeży film sprzed kilku lat, gdzie właśnie ludzie się na plaży starzeli. To o to chodziło? Nie, do dzisiaj pamiętam, że tam klimat był robiony tym, że były najazdy kamery na takie roślinki w piasku rosnące, które tak się poruszały i drgały i muzyka i wiesz... O, brzmi jak perła, muszę to obejrzeć. No właśnie, muszę to znaleźć, jak to się nazywa. Już kiedyś tego szukałam i znowu zapomniałam. Pozdrawiam moją pamięć złotej rybki. To ja już mam trzy skreślone tematy, teraz ty. Piękną wyliczankę dzisiaj mamy. A no, ja mam taki oftop, który już był też oftopem na kości pionej bastiony, ale muszę to powtórzyć, bo nikt mi nic nie zaproponował. No, wychodzi na to, że tamto słabi trochę słuchacze w tych tematach, są przynajmniej, bo. Wymyśliłam sobie taką głupią zabawę, nie wiem co, wyzwanie, pomysł pod tytułem, że oglądam filmy, które mają takie tytuły, jak gry, w które grałam. I słuchajcie, potrzebuję pomysłów, co mogę obejrzeć takiego. A mi się to strasznie podoba, bardzo fajny ten pomysł jest. No, ja jestem po dwóch filmach na razie. Ja, tak jak już wspominałam, obejrzałam Salton Sea i The Village. No to Duna chyba teraz na ciebie czeka, co? No. Okej, okay, tylko że hmm, Dune już oglądałam niedawno, więc. Hmm. To obejrzyj tą starą, starą jeszcze, wiesz, z lat 80. To może tak, tak, no tak. Ze Stingiem. Tylko widzisz, ja w sumie grałam, ale tylko w Dune Imperium. No! Chyba bym zaliczył. Nie grałam w Dune Dune, bo jest też gra Dune i w tą nie grałam, a tytuł filmu jest Duna chyba. Nie ma Dune Imperium, na pewno filmu, a przynajmniej na 80%. To powiem ci, że generalnie teraz wstrzeliliśmy się w mój ostatni off-top, który tutaj właśnie zapanowałem sobie, bo chciałem właśnie wspomnieć, że grałem w Dune. Ale imperium nie, przepraszam, upadek, tak? To się teraz ten nazywa ten ostatni. Nie, to nie poczekaj, a to nie jest. Duna Imperium Uprising, Uprising tak. czyli. Boże, rebelia? Nie. Powstanie. Powstanie? powstanie tak? Ale nie jestem pewna, jaki jest ten polski tytuł. Tak mi się wydaje, że powstanie. Ale jestem przekonana, że ta wstawka Imperium dalej tam funkcjonuje. I generalnie jestem po jednej rozgrywce, która zakończyła się moim zwycięstwem, gdzie do połowy gry, czyli do pięciu punktów, byłem z tyłu. I ostatnia walka, ostatnia walka, w sensie jedna z tych walk, która nastąpiła, przyniosła mi właśnie pięć punktów zwycięstwa. Pozdrawiam wszystkich, którzy grali, którzy wiedzą, jak działa mechanika z tymi robakami nowymi. Mega fajna sprawa. No ja grałam, grałam już jakiś czas temu, ale miałam tę przyjemność i tam rzeczywiście w pewnym momencie odpala się taki silnik punktowy, bo wcześniej tak powoli, powoli... I nagle to zaczyna lecieć. No. no, ja powiem, że dla mnie to jest trochę absurdalne, że w grze, w której gramy do 10 punktów, jest moment, w którym mogę uzyskać 50% punktów potrzebnych do zwycięstwa. To jest mega dziwne. No, ale inni trochę ci na to musieli jakoś pozwolić też. Właśnie, to była taka runda, w której generalnie inni zbyt dużo nie mieli do gadania, bo mieli bardzo słabe karty w tym momencie na ręce, z tego względu, że w poprzedniej ręce wykorzystali, w poprzedniej rundzie wykorzystali praktycznie większość tych kart, które wtedy by obroniły ich. A ja jakoś tak sobie po prostu mam wrażenie, że z rundy na rundę przeskakiwałem tak, żeby przetrwać, żeby zdobyć sobie to tutaj jeden punkt, to tutaj jakiś kolejny, tak powolutku, powolutku i do tego momentu trochę nawet szliśmy, bym powiedział, dosyć wyrównanie, bo mieliśmy sytuację 5-6-7, bo w trójkę graliśmy. No i podczas tej walki wygrałem kombo, combo i wlazło 5 punktów. I to było dziwne. Można uznać to za, wiesz, feature tej gry i zaletę. Takie emocje. Przynajmniej się nie przedłużała. Nie, nie, to nawet szybko poszło, bo generalnie chyba zamknęliśmy całą rozgrywkę mniej niż 90 minut, więc naprawdę wydawało mi się, że to było dosyć szybko. To gratuluję zwycięstwa w takim razie. Jakoś specjalnie się z niego nie cieszę. Będąc szczerym, miałem poczucie, że trochę tak losowe było. Mało satysfakcjonujące. Mówi panda, po prostu wyszczerzony od ucha do ucha. <grafy> Jakoś się z tego nie cieszę. Ej, wczoraj śmiałem się pół dnia z tego, że wygrałem na, na Robaka. <grafy> no, sorry. <grafy> no, czyli to już jest cały twój oftop. Jeszcze szybki look na listę. Tak, z tego co widzę wszystkie punkty zaliczone. Ja tylko mam jeszcze taką drobną uwagę, że teraz premierę ma będzie miało, miało nie jestem pewna, ale chyba dopiero będzie miało, spots, czyli ciapki w tłumaczeniu Rebela. No i przyszło mi takie przemyślenie, że no schrzeniliśmy sprawę i powinniśmy byli coś zrobić, nie wiem, jakąś petycję wysłać czy coś żeby były tam psy, kocia i panda. O. Teraz już za późno, ale powinno tak być. Kurczę, no może ktoś zrobił na nas słucha i może już to jest wcześniej. Ktoś zrobi na mnie Nie, pewnie nie, ale. Tak, tak, tak. Nie, wydamy, wiesz, fanowską kartę promo z dwoma psami. A to by był akurat fajne. Ty, ej, jak Dice Tower, nie? Na no, taki czas. To... Ojej, przypomniało mi się. Ej, mam jeszcze jeden off-top. Mam jeszcze jeden off-top. No dobrze, zezwalam. Mianowicie chciałem tutaj pogratulować grze Ziemia za uzyskanie nagrody Gry Roku podczas 17 rozdania nagród Dice Tower. Także gratulacje dla Ziemi. Brawo! I tutaj teraz wstawię brawa. A gratulowałeś Halo ze szpil des Jahres? Gratulowałem podczas ostatniego live'a. Hmm. Ach, no dobrze. No Dodatkowo dorzucę, że Halowierza też otrzymała jakąś tam nagrodę, chyba za grę dwuosobową podczas tej gali Dice Tower. Okej, okay, ja zupełnie nie oglądałam tej gali. Rozumiem, że ona się odbyła w trakcie Gen Conu. W okolicach. Nie jestem pewien, czy w trakcie, w trakcie, okay. ale z pewnością w okolicach Gen Conu. Mhm, Okej, okay. no to gratulujemy. Widać, że się nie znają. Co to w ogóle za recenzenci jacyś? z podłóżka wyciągnięci. Dodatkowo gratuluję Ziemi za pojawienie się na liście rozczarowem 2023 ugradania. A, do no właśnie. Żeby taki pełny komplet był, nagród. Za to y, ten Surfusaurus Max pojawił się u windziarza w hitach. Tak samo jak Come Say Away, więc zna się człowiek. Który nawet widzę u ciebie. Na półce za tobą. Ja jeszcze nie grałam niestety. Musimy to nadrobić. Wydaje mi się, żeby Ci się spodobało. Dobra, to teraz już na pewno to jest mój cały off-top. To już z pewnością. Już więcej przewałów nie będzie. Koniec off-topu można zaznaczać na czasówce, że przechodzimy dalej, temat główny. I o czym dzisiaj będzie? O tym, dlaczego granie w gry online jest fajne. Nie. Porozmawiamy sobie po prostu o grach online. Czy jest to fajne, czy jest to rzeczywiście granie w planszówki i wiele różnych takich pomniejszych tematów. Wspaniale. I jak może się domyślacie, a może nie, to pomysłodawcą tego tematu był panda. Może dlatego, że panda znacznie więcej gra w ten sposób i myślę, że tu może być ciekawe zestawienie naszych opinii w temacie. Będzie starcie. O, zapowiada się gruby odcinek. Wojna i tak, płótnia. Tak, tak, do odmiany. I póki pamiętam, to powiem to na głos: to może nie zapomnimy, że po nagraniu napiszę do Barolka, bo proponował, żebyśmy w coś zagrali i tego nie zrobiliśmy. Więc po nagraniu trzeba się spisać. Oj, tak, zdecydowanie. O, dobra, ale teraz pierwszy, że tak powiem, blok, o czym najpierw porozmawiamy przy tych grach online. To najpierw zaczniemy od opcji, jakie mamy, czyli z jakimi platformami, stronami masz doświadczenie i jak długo grasz bądź grałaś online do tej pory? Nie mam statystyk, tu od razu uprzedzę, może Panda ma jakieś. Ja tak naprawdę grałam trochę na TTS-ie, czyli Tabletop Simulator, ale dawno go nie odpalałam i za niedługo być może go odpalę. Będę miała okazję go znowu odpalić, zobaczymy. Bo jest pomysł bardzo szalony i, i nie wiem, co z tego będzie, ale zostałam zaproszona, żeby zagrać tam w ARKS. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Panda już robi wielkie oczy. Testy do tej pory zdarzało mi się robić też na Tabletopie. No i mamy Board Game Arena. Są też gry zaimplementowane teraz, żebym czegoś nie przekręciła, ale na Steamie, prawda? Po prostu wykupujesz dostęp do konkretnych gier. Zgadza się. Online. Tak. Hmm. Z tego co pamiętam, mam wykupionego na pewno sajta, mam, uwaga, Terraformację Marsa. I nawet spoko się w to gra, w ten sposób, bo w miarę sprawnie szybko idzie i łatwiej widać te wszystkie połączenia i optymalizuje się to spoko. Więc grałam na pewno kiedyś w Terraformację Marsa. Ale co do zasady ja w ogóle mało gram na komputerze i też nigdy nie grałam jakoś dużo w gry komputerowe. Więc no. Teraz na przykład skończyło mi się. To się nazywa członkowstwo premium w Board Game Arena. Tak, premium, premium. I uwaga nawet nie tęsknię za tym. Na razie nie miałam żadnej potrzeby go odnowić. A o, o tym też chciałem później porozmawiać jeszcze, także do tego jeszcze wrócimy. To ja z kolei, no, tak właśnie jak tutaj Kocia zapowiedziała, od razu dorzucę, że no ja zdecydowanie częściej i więcej grywam na platformach online. Także trochę doświadczenia tutaj mam z różnymi platformami, bo już od kilku lat szukałem takiej swojej ulubionej, więc na, zarówno na TTS-ie, tak jak wspomniałeś, czyli Tabletop Simulator, ten ze Steama, jak i Tabletopit też bywałem, grywałem jeszcze swego czasu na yukata.de czyli takiej chyba najstarszej platformie generalnie, która mam wrażenie trochę zapoczątkowała to. Aczkolwiek chyba w Polsce zdecydowanie można by powiedzieć, że jest to Kurnik. Co niektórzy jeszcze pamiętają, te stare rozgrywki karciane tam. Ty, grałam tak. na Kurniku. No. Grałam na pewno w jakieś karciane rzeczy. A to jednak no. też planszówki, no, nie? Nie wiem, czy w jakieś takie proste w stylu Macao, czy coś takiego, ale już nie pamiętam. Na pewno w jakiejś karcianki tam grałam, trochę w literaki, ale to było porąbane yy, mm. <laughs> tak samo te kalambury z obcymi ludźmi. <laughs> Oj, tak. Jezu też tak miałam takie doświadczenia Tak, tak, tak. To były naprawdę dziwne rozgrywki za każdym razem, to pamiętam. No, to yy, kurnik pamiętam, i tam yy, można było mieć jakiś ranking i potem. Ci lepsi to nie chcieli z plepsem grać i ciężko było zagrać z tymi mocniejszymi. Oj, tak. No jeszcze pograłem trochę na innych, trochę dziwniejszych, że tak to na platformach, bo swego czasu, nie żebym dużo jakoś, naprawdę tam były jakieś sporadyczne rozgrywki na 18XX próbowałem swoich sił, jak i na rally the Troop, czyli takiej stronce przeznaczonej głównie dla ludzi, którzy mają taką psychozę zwaną grami wojennymi. Tam jeżeli ktoś rozgryzie ten interfejs, czyli przejdzie przez swoje istę studia życia, żeby zobaczyć, jak to wszystko działa, to generalnie może tam rzeczywiście rozpocząć rozgrywkę. No i dodatkowo jeszcze pamiętam, że swego czasu grałem trochę online na takich platformach na jawie postawionych, i tam było, zapamiętam, nie pamiętam jak ten klient się nazywał, ściągało się właśnie gry. I to były też głównie gry wojenne, więc tam można było sobie potestować parę takich tytułów. Ale teraz wyleciało mi kompletnie z głowy, jak to się nazywa. Co do TTS-a, to jeszcze dorzucę sobie statystyki, bo sobie dzisiaj specjalnie sprawdziłem. a Tam akurat mam 163,8 godzin rozegranych rozgrywek, bo tam nie pokazuje praktycznie, jakie gry, tylko ile. A to głównie za sprawą kolegi, który w czasie pandemii przedstawił mi TTS-a, bo wtedy zaczęliśmy w to grać i tam graliśmy w Arkham Horror, grę karcianą. Okay, okay. No 160 godzin to już całkiem nieźle. A Board Game Arena. Czekaj, na szybkości otworzyłem sobie i przygotowałem statystyki, jeżeli chodzi o ten rok. No to mam do tej pory 393 rozgrywki w 61 tytułów w tym roku. A i tak teraz mniej chyba już trochę grasz i się przerzuciłeś trochę nagranie na żywo. Masz za zeszły o, rok. Z, zeszły rok nie, 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 nie. zeszły rok e, nie. Tam chyba tylko z grudnia albo listopad, od listopada, więc nawet to nie będzie jakoś miarodajne. Ale tam będę miał naprawdę bardzo dużo rozgrywek, bo chyba w całej historii statystyk, z tego co sprawdzałem, to nawet w samego Arnaka mam ponad 250 rozgrywek, w Arknowe ponad 100, więc tam trochę tego by się zbierało. Dobra, jakie masz tam dalsze pytanie, Bo już nie chcę nic wyprzedzić, a już mam pewne przemyślenia. Także kolejne pytanie to jest po prostu stwierdzenie... Ulubiony cyfrowy narkotyk, czyli gdzie najczęściej grywasz. No, ja teraz, jeżeli już gdzieś grywam, a jak chyba zrozumieliście, nie gram za dużo, no to jeżeli już gdzieś gram, to raczej na Boardgame Arenie. I... No, przede wszystkim dlatego, że mogę turowo, mogę na telefonie, czyli można sobie to gdzieś odpalić samego rana, zanim jeszcze wstaję z łóżka albo wieczorem, jak już leżę w łóżku albo gdzieś tam po drodze, gdzieś. Bardzo często mi się zdarza, że takim momentem, kiedy ja siadam na dłużej i mogę zagrać jest, wiesz kiedy? Kiedy? Współgracze mnie za to nienawidzą. Kiedy gram w gry planszowe wieczorami. Przysięgam, że jak ktoś długo robi ruch Naprawdę? i ja muszę czekać na czyjś ruch, to odpalam sobie <laughs> Board Game arenę i nadrabiam rozgrywki, które tam mam. No bo czasem jest tak, że nie wiem, pięć minut czekasz albo nawet i dłużej na swój ruch. No to straszne. Jak tak można? Więc ja często siedzę przy grach planszowych i w telefonie gram w gry planszowe. Karygodne. Chciałbym wrócić do tej listy, którą tworzyliśmy parę tygodni temu na temat rzeczy, które nie lubimy w grach planszowych. Ja bym chciał zmienić swoje pierwsze miejsce. No cóż, ja jakby jestem winna, ale nie przeszkadza mi to. To ja tutaj wrzucę od razu, u mnie będzie to BGA, jeżeli chodzi o tę ulubioną platformę, ulubiony cyfrowy narkotyk. Wcześniej był to TTS przez dłuższy okres, ale to trochę mam wrażenie, że za sprawą właśnie wcześniej wspomnianego Arkham Horror, który uświadomił mnie, że dużo tam gier, które jest, no to trochę to jest taka szara strefa, bo tam dużo gier jest zaimplementowanych przez fanów, przez graczy samych. Co nie do końca jest w pełni legalne, też trzeba sobie o tym powiedzieć. A to, co ty grałeś, było legalne czy nie w takim razie? Obstawiam, że raczej nie. Z tego względu, że w pewnym momencie wszystko zniknęło. Cała kolekcja wyleciała stamtąd. I FFG zrobiło wtedy jakąś aferę, że te gry pojawiły się ich na TTS-ie. Później jakoś coś, coś tam z Teamem próbowali pracować nad tym, żeby to jakoś opanować, tą sytuację ale TTS jest generalnie takim narzędziem, które umożliwia każdemu tam wrzucenie tych gier. Więc nawet jak to będzie jakoś zablokowane, no to z pewnością lokalne serwery można potworzyć i jakoś to ukrywać, że tak to mówimy. Kurczę, tak sobie myślę, czy w takim wypadku nie powinni wejść jakoś w, we współpracę z osobą, która to wszystko zrobiła, tak żeby jakby pomóc? Wręcz i, i to wesprzeć, a nie po prostu zaorać? W zeszłym roku była bardzo duża afera związana z grą Kelp. I gra Kelp sama z siebie wystawiła swoje pliki na TTS-ie, czy tam autorzy tej gry. Z tego względu, że chcieli ją przetestować. Nie wiem, czy pamiętasz, to była ta gra z tą ośmiornicą i rekinem. Ja widziałam tę aferę zanim ktokolwiek ją widział, bo byłam na grupie źródłowej i jak się pojawił post i go czytałam, to czytałam komentarze na bieżąco, więc wiem co zaraz opowiesz. No więc generalnie o to chodzi, że nie zawsze właśnie takie wstawianie tego od strony właśnie samego wydawnictwa czy wspieranie takich rzeczy może się pozytywnie skończyć, bo tam skończyło się właśnie kradzieżą plików i wydaniem tej gry na Temu i AliExpress i na innych portalach właśnie, gdzie latały podróbki tej gry. I teraz ciekawostka, po dzień dzisiejszy lubię sobie wejść w hashtag KelpTheGame na Instagramie, żeby popatrzeć jak niektórzy wielcy Instagramerzy planszówkowi dalej promują tą grę z rekinem z Lego, który jest właśnie takim markowym przykładem, że to jest właśnie tak kradziona kopia. Tu jeszcze kontekst jest taki, że to jest gra z Kickstartera, i te podróbki pojawiły się do zakupu przed tym, jak ten Kickstarter został dostarczony, więc nie było żadnych szans, żeby to była gra oryginalna. No bo. W sensie wydawcy czasem teraz tak robią, że pojawia się gra w wersji retail, zanim dostaną wspierający, i jest wtedy Hurdur, co to znaczy. Ale nie tym razem, tylko podróbka przyszła wcześniej, pojawiła się niż oficjalnie wydana gra przez Kickstartera. Co dodało trochę smaczku, no bo wiesz, można było zamówić i mieć przed innymi. A tamże rekin z Lego. <grym> Mi najbardziej się podobało to, że ludzie pisali o nieścisłości w zasadach, o jakichś problemach generalnie od strony właśnie wydania, że coś jest nie tak i wydawca stwierdził, no halo, ale my tej gry jeszcze nie dostarczyliśmy. Co to ma być? No właśnie, bo taki ten znamienny był taki post, gdzie bodajże jakaś pani, jeżeli dobrze pamiętam, wstawiła zdjęcia i napisała, że tak się cieszyła, zamówiła grę Kelp i przyszło jej i koszmarne wykonanie, że taka zła jakość, że jest szokowana, że można wydać tak źle grę i co to w ogóle ma być, ten rekin właśnie z Lego i inne komponenty. No i wtedy nagle inni uświadomili panią, że hmm, zamówiłaś grę, która jeszcze nie została wydana, hmm, zamówiła się z temu albo z innego takiego miejsca, chociaż nie wiem, szczerze mówiąc, czy oni... Nie próbowali jej też sprzedawać przez EBaya i inne takie strony, niekoniecznie łączone z tym, że to są jakieś, no powiedzmy, możliwe podróbki. Prawda, ona, na, ona nawet na Amazonie się pojawiła, to no. mi się przypomniało, tak. Więc tu jeszcze był problem, że to strasznie zalało rynek. No więc generalnie z tym właśnie tts to jest taka szara strefa. Wiem, że tam paru wydawców generalnie testuje swoje gry i wyrzuca pliki, i też widziałem informacje, że jest to takie środowisko dosyć przyjazne, jeżeli chodzi o projektowanie tych gier tam i testowanie sobie. Znaczy, może testowanie nie, bo to po stronie użytkownika, bym powiedział. Tworzenie tego i dopasowywanie tych plików do zmian, ale generalnie ja szczerze mówiąc mam straszne problemy z TTS-em i nie jestem jego fanem, dlatego, tak jak mówię, obecnie grywam głównie na Borgiej Arenie. No właśnie, ja dawno nie używałam i sobie będę musiała odświeżyć. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Może będzie to mała katastrofa. Dobra, to lecimy do kolejnego pytania? Mm -hmm. Musicie wiedzieć, tak podpowiem tylko, że ja sobie nie zapisałam tych pytań i tylko Łukasz widzi, jakie są pytania, dlatego ja tak co jakiś czas go podpytuję, co tam dalej. Jestem totalnie nieprzygotowana i Łukasz dzisiaj na swoich barkach niesie cały ten podcast. Ja myślę tylko o tym, kiedy skończymy i pójdę spać. Też dobre podejście. Dobra, to chyba teraz będzie to pytanie, na które większość tutaj mam wrażenie, jeżeli odpaliła ten odcinek, ma nadzieję, że się pojawi. I liczy na to, że praktycznie tutaj dojdzie właśnie do takiej konfrontacji. Czyli czy granie online to wciąż granie w planszówki. Kurczę, szczerze mówiąc, moim zdaniem. Nie do końca, bo jednak granie w gry planszowe to jest takie wydarzenie też, bym powiedziała, bardziej społeczne, a to granie online, no najczęściej całkowicie odcina ten aspekt. Kiedy grasz sobie na board game arenie, to nie wiem, no ja tam wchodzę tylko w te takie Zapisane odpowiedzi, które się automatycznie tłumaczą na wszystkie języki. I, nie wiem, wysyłam dobra gra, świetny ruch i tyle. A czy to właśnie wtedy nie świadczy bardziej o tym, że jest to raczej zależne od graczy? W jakimś stopniu tak. Myślę, że też od tego, czy grasz z ludźmi, których znasz, czy nie. No bo tam jednak się gra bardzo dużo z przypadkowymi osobami, które. Sparowało cię po prostu. Czy w turnieju, czy do rozgrywki, i, i tyle. I szczerze mówiąc, nigdy mi się nie trafiło, żeby ktoś mnie jakoś zagadywał. A, okej. Okay. No to u mnie ja mam trochę inne doświadczenia, właśnie, jeżeli o to chodzi, bo generalnie ja dosyć często grywam ze znajomymi. Czy to właśnie z ludźmi, którymi bezpośrednio znam, czy nawet których poznałem nawet na BGA, bo takich ludzi też mam u siebie w znajomych na BGA, z którymi gdzieś tam właśnie wielokrotnie nas sparowało, i w pewnym momencie zaczęliśmy rozmawiać i się okazało, że rzeczywiście grywamy w te same gry, więc dodaliśmy się do znajomych i teraz, generalnie jak tylko się uda, no to rozgrywamy jakieś partyjki w poszczególne tytuły i wtedy rzeczywiście dosyć często rozmawiamy, więc parę razy miałem naprawdę bardzo fajne dyskusje nawet na temat samej gry albo jakichś innych dziwnych wydarzeń. Ja tego nie doświadczyłam jeszcze ani razu, powiem szczerze. Co więcej, nawet jeżeli, to nadal uważam, że może wyprzedzę teraz jakieś pytanie, ale to tutaj pasuje w moim odczuciu. Uważam, że inaczej odbieramy grę, kiedy gramy w nią online i to może być w dwie strony. Czyli na przykład ja wiem, że kiedy ja testuję grę na tabletopie, to ona będzie mi się dłużyła, bo ja tam muszę ten element podnieść, obrócić kartę, żeton jakiś pionek przesunąć, żeby liczyć punkty, i to nie jest tak, jak ręką, tylko tutu, tu, tylko to jest po prostu dla mnie zawsze wysiłek. I, I tak dalej. Czy monety odliczyć, czy wydać, cokolwiek obsługa gry. Zupełnie inaczej wygląda, i wiem, że nawet z tego prostego względu wydłuży się ta rozgrywka, i będę miała inne odczucia. Z drugiej strony, kiedy gry są zaimplementowane, na przykład na takiej BG, Board Game Arenie, no to tam dużo rzeczy jest ułatwionych i przyspieszonych, i w niektóre gry zagrasz znacznie szybciej, niż zagrałbyś na żywo. Nie mówiąc o tym, że niektóre gry, to masz poczucie, że wręcz fajniej zagrać na BGA. Tak, tak. Ale o tym też mam taką kwestię. Ja na przykład tak mam z Turing Machine, tak? Że to jest gra, w którą jak spróbowałam na żywo dwa razy, to dwa razy się od tego odbiłam i totalnie nie kumam. W sensie rozumiem, umiem w to grać, żeby nie było, że to nie jest tak, że ja nie rozumiem gry, tylko. Dla mnie to nie jest gra towarzyska, właśnie, że siadamy i gramy w to, tylko jak sobie to odpalam jako łamigłówkę na BGA, to jest super. Bardzo lubię takie wyzwania, ale zupełnie nie, nie czuję tego, żeby z innymi w to grać i rywalizować. No nie wiem, to tak. A propos Turing Machine, to teraz dorzucę taką ciekawostkę, bo nie wiem, czy. Widziałaś tą dramę odnośnie Turing Machine na BGA, bo była swoista drama z tym związana. Może z tą rozgrywką miesiąca, czy tam tygodnia, czy dnia, czy coś, czy z czymś innym. A nie, nie, tam było. Generalnie Turing Machine jest jedną z tych gier, która ma wyłączony ranking Elo w tym momencie. Z tego względu, że wchodząc na stronę Turing Machine oficjalną można było wielokrotnie zgadywać, i prowadziło to do tego, że podczas rozgrywki na BGA ludzie odpalali sobie w tle stronkę na oryginalną, A, i tam właśnie okay. testowali sobie wyniki, żeby sprawdzić, czy rzeczywiście odpowiednio. No i później były takie elementy, że ktoś przy drugim ruchu generalnie roz, roz, wygrywał rozgrywkę. To znaczy czasem się da, szczerze mówiąc. Te proste to się da bardzo szybko, szczególnie jak już się trochę ograsz i wiesz, jak jest zadać pierwsze pytanie, bo to widać po tych, po tych zasadach. I jak trafisz, to już w zasadzie jest duża szansa, że wiesz. Natomiast pamiętam, że tam też było takie... Czy to było codzienne wyzwanie, czy tygodniowe, czy coś takiego? Nie wiem, czy to jest podtrzymane. To była ta sama łamigłówka, którą mogłeś, że tak powiem, odpalić kilkukrotnie. A tak, prawda, rzeczywiście też było. No. Nie wiem, czy to dalej jest. Ja, no, lot na inaczej. Chwilę mi zajęło, żeby się skłamać, że nie warto w to grać więcej niż raz dziennie. Bo to będzie dokładnie to samo. To ja teraz powodzę sobie trochę wrócić do tego oryginalnego pytania i odpowiedzieć właśnie po tej stronie takiego człowieka, który uważa, że generalnie. Zaczynamy w ogóle od tego, że to nie jest. W... Nie zastąpi w pełni grania w planszówki. To z pewnością. Od tego punktu zacznę. Nie rozumiem też w pełni tej trochę dyskusji, bo za każdym razem pojawia się ta dyskusja, czy. Rzeczywiście powinno się to liczyć, czy nie powinno się to liczyć. Jak ktoś liczy, to niech liczy. Jak ktoś nie liczy, to niech nie liczy. Dla mnie, szczerze mówiąc, jest to w pełni powiednik taki wystarczający, żeby grę sprawdzić. O, tu się zgodzę. Żeby przekonać się, czy rzeczywiście od strony mechanicznej, czy jest to dla nas coś od strony mechanicznej, bo teraz pojawią się tutaj zarzuty ludzi, którzy lubią głaskać komponenty, nie wiem, macać plastik, dotykać karty. Spoko, nie mówię, że to w pełni zastąpi, to wszystko tutaj teraz sprowadza się do tego, żeby zobaczyć, czy od strony mechanicznej jest to gra dla nas, czy sprawia nam przyjemność sama mechanika. To jest idealny sposób, żeby zapoznać się właśnie w taki sposób z tą grą, bo według mnie generalnie jeszcze pozwala też właśnie uciec od tego elementu, który coraz częściej widzę w grach planszowych, że ktoś wrzuca przepiękne elementy, patrzcie tutaj diamenciki, patrzcie tutaj brylanciki, i dzięki temu ma taką trochę zasłonę dymną, że w rzeczywistości za tym wszystkim nie ma gry. To po pierwsze. Po drugie powiem jedną rzecz tak generalnie w odniesieniu taki argument, który mi się od razu ciśnie przy tej dyskusji, mianowicie szachy. Najczęściej rozgrywaną gorą na świecie codziennie są szachy. Statystycznie przyjmuje się, nawet tutaj się przygotowałem, przyjmuje się, że dziennie jest rozgrywanych około 30 milionów rozgrywek i status Szachowy jest liczony według strony chess.com. Jest to strona online, na której są te rozgrywki przeprowadzone. Szachy są planszówką, więc jeżeli szachy uznają w tym liczniku, gdzie generalnie są zawodowi gracze, że rozgrywki online są rozgrywkami takimi prawdziwymi, no to bym powiedział, że to dla mnie trochę zamyka tę dyskusję. Eee, dla mnie nie zamyka. W sumie myślę, ale nie pytałam. Może po nagraniu zapytam, ale obstawiałabym, że mój mąż to rozgrywa około 10 do 15 partii dziennie. Tak bym obstawiała. To ładnie, to ładnie. Ja to jeszcze trochę o statystykach bo... powiem później, o pewnych grach. <grych> Właśnie muszę go spytać, tylko wiem, że on miał albo ma kilka kont, bo tam czasem mu się zdarzały jakieś bany za czas czy coś, bo tam dosyć tego pilnują. Natomiast no, na pewno nie jest, nie ma dnia, żeby nie zagrał. To w ogóle bez szans. Bez szans, żeby przez cały dzień ani razu nie zagrał. Znaczy ja bardzo szanuję podejście takie ceremonialne do planszówek. Nie wiem, coś Ala ceremonia picia herbaty. Jak ktoś faktycznie podchodzi sobie do tego rzeczywiście, że musi być to ceremonialne, że każdy z tych ruchów, który jest przygotowywany, to jest swoiste święto. To jest super, naprawdę. Ale dla mnie czasami sprowadza się do tego, że po prostu chcę się napić herbaty i tyle, cyk. I dla mnie planszówki online dają mi dokładnie to samo, że ja mam możliwość zagrania i tyle. Dobra, ale wracając do tego, że planszówkę można sprawdzić online, to oczywiście to może się okazać w obie strony zgubne. W sensie takim, że coś online może nam się podobać, a na żywo ani trochę. Właśnie przytoczony Turing Machine w moim wypadku, ale jest jeszcze w drugą stronę. Coś online może nam się nie podobać, a na żywo nam się podobać. Więc to, to moim zdaniem już pokazuje, że to nie jest idealne przeniesienie planszówek do cyfrowego świata. To, że te odczucia z rozgrywek mogą być diametralnie różne. Czy gramy online, czy na żywo? To się w pełności zgodzę. Jak najbardziej. I to taki przykład, który najnowszych gier mi przychodzi na myśl, to jest Leśne Rozdanie. Gra, która generalnie wzięła szturmem polski rynek, wszyscy o niej mówią i wszyscy, jeżeli chodzi o wersję fizyczną, odnoszą się do tego, że fajna gra, a liczenie punktów trwa tyle, co cała gra. I tutaj właśnie, jeżeli chodzi o wersję online, ona dla mnie na przykład morduje mi wersję. Fizyczną taką właśnie chcę rozłożyć na stole, bo nawet nie mam na tyle wielkiego stołu, żeby zagrać więcej niż dwie osoby, bo jak próbowaliśmy właśnie kiedyś to odpalić, no to skończyło się miejsce. Co u ciebie w domu się nie da zagrać więcej niż dwie osoby? Graliśmy w trzy, a kolega stwierdził, że pójdzie w strategię na drzewa. Jak już wykładał osiemnastą czy dwudziestą kartę drzewa, to się stół skończył. Okej, okay, okej, okay, dobra, rozumiem. Dlatego dla mnie granie online nie do końca jest tym samym, co granie na żywo. I rozumiem też, dlaczego część z osób nie chce tego liczyć, na przykład w statystykach, bo to bardzo moim zdaniem zaburza możliwość, powiedzmy, oceny tych statystyk, porównania ich. Szczególnie, je, jeżeli byśmy mieli porównać osobę, która gra tylko na żywo i osobę, która gra też online, no to to będą kosmiczne różnice w liczbach. Do tego, tam mogą być rozgrywki, które trwają, no nie wiem, pewnie 5 minut albo i mniej, a mogą być kilkugodzinne rozgrywki. I. Jeżeli na przykład właśnie weźmiemy taką bardzo szybką grę i nastukamy, nie wiem, w miesiącu 100 rozgrywek, tylko tej jednej gry, no to przychodzisz i mówisz, nie, no ja w tym miesiącu to 150 rozgrywek mam, wiesz, a, a ktoś patrzy i tam kurczę, mam, nie wiem, 50, co nie, czy coś, strasznie mało. No i, i ciężko jest to wtedy porównać ze sobą i odnieść. W moim odczuciu i dlatego może być tak, że część osób woli tego nie zliczać i chyba ja gdzieś jestem w tym obozie. Kurczę, ja mam wrażenie, że w naszym hobby za bardzo skupiamy się na tym porównywaniu i na tym właśnie sprawdzaniu, kto ma więcej, kto dał więcej, kto dał mniej, kto lubi co i w porównywaniu. A tutaj, według mnie, to po prostu wszystko się sprowadza do tego, że jeżeli ktoś zagrał te 100 rozgrywek w grę, która, nie wiem, trwała minutę, dwie i mu się to podobało, super. Czemu nie dać mu tej możliwości? W ogóle, jak o tym mówiłam, to mi się przypomniała taka gra Chipsy. Ej, świetna jest. I, I to ta jest rozgrywka... Tak... Nie, to... Na Board Game Arenie, moim zdaniem, to jest straszne, co tam się dzieje. To jest straszne. A ja uwielbiam na Board Game Arenie, naprawdę. I takie gry nie wiem, czy nie powinny być zakazane na Board Game Arenie, bo właśnie wydaje mi się, że BGA całkowicie odziera tę grę <grym> z jakiegokolwiek sensu istnienia. Ale to jedną rzecz muszę dorzucić: bo ty raczej grywasz o wiele częściej turowo. Czyli właśnie w takich rozgrywkach, które są chyba. Roz o nie, w to nie można turowo, bo to już w ogóle jest najgorsza rzecz na świecie zagrać w chipsy turowo. No właśnie, ja z kolei bardzo, bardzo lubię grać w czasie rzeczywistym. Kiedyś miałem taki okres, co naprawdę miałem po 20-30 stołów otwartych, ale teraz, generalnie, chyba też przez nadmiar pracy i przez wszystko to, co tam w moim życiu się dzieje, stwierdziłem, że ja bardziej wolę się skupić na tu i teraz, i jak odpalam już jakiś stół, to jest to w czasie rzeczywistym. Okej, okay, no chipsy w czasie rzeczywistym jeszcze powiedzmy, ale nadal. no To jest, moim zdaniem, na przykład taka gra, którą warto zagrać na żywo, jeżeli już, a nie na Board game arenie. Tak, ale polecam, polecam w jednej i drugiej formie sprawdzić, rzeczywiście, rozegrać, chociaż w wersji fizycznej. To jest jeden z tych największych atutów, praktycznie tej gry, że tutaj można sobie poobcować z tym materiałem, z chipsami, tak umie, z chipsami i opakowaniem. Jedna z niewielu gier, gdzie opakowanie jest częścią rozgrywki. No, dobra. Dalej, jakie tam pytania? Czyli pytanie kolejne, które już trochę porozmawialiśmy, ale już teraz może, możemy to trochę bardziej rozwinąć. Czy rozgrywki online pozwalają poznać grę? O, bardziej rozwinąć. <laughs> Ja to mogę powiedzieć to w krótkich bardzo słowach i nie wiem, czy mam coś więcej do dodania. Moim zdaniem można w ten sposób poznać grę, w szczególności nauczyć się zasad, poznać komponenty gry, czyli na przykład wiedzieć, jakie gry, yy, gry, e, karty na przykład są w talii, jakich efektów możemy się spodziewać, kafli, jakie mogą wyjść. Natomiast no. Możemy całkowicie być zaskoczeni odczuciami z rozgrywki online versus na żywo. To ja tutaj dorzucę, bo generalnie zgadzam się ze wszystkim, co powiedziałaś. Powiedziałbym tylko, że w życiu na przykład nie popełniłbym recenzji gry, mając świadomość, że grałem tylko i wyłącznie w wersję online tej gry. Więc widziałem, że są recenzenci, którzy takie, popełniają takie recenzje. Ja się z tym nie zgadzam. Wydaje mi się, że tak jak powiedziałaś właśnie, że to jest zupełnie inne doświadczenie obcowania właśnie z tą grą, inne poczucie tego, jak ta gra wygląda. Można natomiast według mnie zdecydować, czy jest to gra, którą chcemy grać, czy nam się podoba, czy nie no tak, tylko po prostu grając tą wersję fizyczną, bo tutaj, tak jak powiedziałem, to wcześniej fajnie widać tą mechanikę i fajnie zobaczyć, czy. Jeżeli chodzi o tą zagadkę, nie wiem, te puzle, które przygotował designer, czy jest to coś dla nas, co sprawia nam przyjemność? No i też te rozgrywki online sprawiają, że mamy większą szansę zagrać w to wielokrotnie, a więc no sprzyjają temu, żeby jakąś grę masterować, żeby wykręcać coraz większe wyniki, bardziej optymalizować. Często też ten interfejs to ułatwia w jakiś sposób, szczególnie. Właśnie na przykład na takim BGA, gdzie nie wiem, klikasz i on ci pokazuje, jakie masz możliwości, które normalnie przy grze na żywo musisz sam dostrzegać. A to akurat uznaję trochę za minus BGA. A to chyba można wyłączyć w ustawieniach. Nie wiem, czy zawsze, ale w części gier to na przykład w takiej wspaniałej grze, jak wsiąść do pociągów, którą gram na Boardgame Arenie. Jest tam pokazane, chyba, jak dużo ma Ci wyświetlać. A na pewno też jest tak przy zamkach Burgundii. Bo tam w ogóle są jakieś opcje, czy ma nieoczywiste pokazywać, czy jakieś tam, i, i, i czy ma Ci przeliczać, ile robotników Cię wyniesie ten ruch, i tak dalej. No właśnie, ja jestem raczej fanem grania, nie bezmyślnego klikania, czyli takie właśnie podpowiedzi które pokazują mi jeszcze takie fajne, najlepsze albo generalnie te opcje, które są sugerowane, to dla mnie sprowadzają to do tego, że ja tylko niczym nie wiem, taki trochę szympansing, poruszam tą myszką i klikam w te pole, które świeci się najjaśniej. I tego właśnie tego nie lubię. Bardziej wolę już takie podejście, żeby bez tych opcji grać i wtedy ja gram w grę, ja podejmuję decyzję, ja mam świadomość tego, że rzeczywiście Angażuję teraz swój umysł, i rzeczywiście mam świadomość, że staram się z tym innym graczem wygrać. A nie, nie podpowiada mi ktoś tutaj z boku, nie? Teraz tak sobie myślę, że może we wsiąść do pociągu, jednak tego nie mam. <laughs> ale jest w Zamkach Burgundii. W Zamkach Burgundii <laughs> też to pamiętam. W paru tytułach rzeczywiście to widziałem, ale chyba ogólnie nie jest to jakaś taka szeroko pojęta opcja. To chyba musi być gra, która. No, jakby jest bardzo taka zadbana, że tak powiem, czyli popularna, dużo grana, i wtedy jest ulepszana i dodawane są różne opcje, tak? No bo często to są właśnie jakieś takie gry, które jeszcze nie miały premiery albo zaraz będą miały, i przy okazji wchodzi to BGA, żeby właśnie ludzie mogli sobie sprawdzić. No i niekoniecznie ona jest hitem, tak? Są takie po prostu evergreeny na tym BGA, które się cały czas grają. A są takie gry, które są grane kiedy wchodzą, bo ludzie chcą je sprawdzić, no a potem to tak trochę już mniej popularne są znowu. A z tym właśnie mam problem, bo generalnie uważam, że BG ma trochę oszukaną bazę użytkowników, bo tak jak właśnie powiedziałaś. Jest to dosyć problematyczne, jeżeli chodzi o trafienie na gra współgracza w sytuacji takiej, że szukamy gracza na grę, która nie wiem, miała jakiś premierę dłuższy czas, i chcielibyśmy teraz sobie nadrobić ten tytuł, bo w sytuacji takiej zazwyczaj ciężko takiego gracza znaleźć. I wtedy oczywiście no, sięgamy po znajomych i możemy grać ze znajomymi, ale tak jak mówisz, jeżeli są jakieś wydarzenia, tak jak teraz leci obecnie codziennie, znowu ten miesięczny kalendarz publikacji, że dzień w dzień pojawia się nowa gra no to wtedy w te gry tego, danego dnia da się zagrać. Nawet takie tytuły pomniejsze, które mamy świadomość, że okej, okay, ludzie zagrają raz, dwa i później to już nie wróci na jakąkolwiek listę BGA i to całkowicie zniknie. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, na pewno, bo tam więcej siedzisz niż ja, ale jest taki ogólny czat, gdzie ludzie szukają współgraczy, wywołują, hej, może ktoś, mamy jedno miejsce przy jakiejś grze czy coś i wydaje mi się, że to może być jak Jakieś rozwiązanie, jakaś możliwość znalezienia współgraczy? Mi to trochę przypomina, jak się grało jeszcze kiedyś w gry MMO. Nie wiem, w World of Warcraft albo jakieś inne. I szukało się danego rajdu na dany dungeon, że się pisało: Halo, jestem tankiem i teraz rozpoczynamy rozgrywkę na tym i na tym. I potrzebujemy jeszcze tutaj hillera i dwóch wizardów, nie? I tutaj mam takie samo wrażenie, że też właśnie ten mm -hmm. chat tak działa i generalnie sprowadza się do tego, że ludzie i tak i tak polują na te tytuły, które chcą zagrać. Z rzadka kiedy to jest wtedy, zwracam na to, to sam, też rzadka kiedy zwracam na to uwagę. Bardziej sam rozpoczynam rozgrywkę i czekam. Jeżeli ktoś się nie pojawi. To odpalam sobie pięć innych gier na zasadzie może kogoś upoluje. I tutaj właśnie wrócę do tego, co powiedziałem, do tej oszukanej bazy klientów, czy tam użytkowników. Bo generalnie BGA pokazuje, że obecnie ma już ponad 10 milionów użytkowników. Fajnie, z tym, że jeżeli chodzi o użytkowników premium, nie ma ich tak dużo, a to też za sprawą tego, że te premium trochę kosztuje. No i jeszcze bym dorzucił, że największą różnicę pomiędzy tymi dwoma kontami, że ten użytkownik taki podstawowy może odpalić sobie tylko trzy gry na raz, praktycznie, że wyszukuje do trzech gier graczy. I wtedy to zazwyczaj będą takie gry, gdzie ma świadomość, że kogoś znajdzie, no bo inaczej jest to kompletnie nie, nieopłacalne i ma świadomość, że po prostu nie zagra. Więc o wiele lepiej odpalić sobie coś, co jest popularne i to wtedy robi trochę taki swoisty krąg tego, że te gry, które są popularne, są popularne, bo są popularne i cały czas to tak krąży. Rozumiem o co chodzi, ale kurczę, no to akurat bym powiedziała, że jest taki całkiem zwykły mechanizm zachodzący w naszym życiu, nie tylko w tym wypadku. Tak, tylko że BG ma trochę restrykcji wrzuconych i niepotrzebnych, bo teraz wrócę do tej rzeczy, którą. Już wielokrotnie wspominaliśmy tutaj na, na łamach naszego podcastu, jak rozmawialiśmy o pewnych grach, gdzie zarzucałaś mi, że ja mam te jakieś super tajne dostępy. Mianowicie alfa. A no właśnie, właśnie, bo są jakieś tam alfa, beta, gamma, nie wiem co jeszcze. I po co to jest rzucone? Skoro oni chcą przetestować te gry, dlaczego nie dać dostępu wszystkim graczom? Niech wszyscy gracze, niezależnie od tego, czy są. Bo to motywuje, oh. żeby levelować. Oj, ja już. Zaprzestałem levelować w takich rzeczach, nawet wieku nie leveluję, staram się zostać na tym wieku, którym byłem poprzednio. <noise> Więc staram się omijać takie rzeczy, bo to jest dla mnie takie złudne, tymczasowe i nic do niczego nie, nie, nic mi nie daje. Więc tutaj generalnie też bym to powiedział o tej samej Alfie, że wszyscy powinni mieć do tego dostęp, wszyscy powinni mieć możliwość testowania tych gier. W szczególności, że od zakupu, a czy nam zmiany właściciela BGA, no to teraz tam pojawiają się naprawdę fajne tytuły. I to wielokrotnie są tytuły, które nawet jeszcze nie mają premiery. Teraz już widać w Alfie mm -hmm. bardzo dużo tytułów, które pojawią się na SN. I już teraz można je sobie potestować. Nawet wczoraj grałem w kilka takich gier. Więc to jest naprawdę... O, już się chwali <laughs> VIP. Ej, ale to jest właśnie fajny sposób, żeby sprawdzić sobie nawet przed wyjazdem na SN. Ja zagram sobie dwie, trzy gry i później pójdę na te SN na stoisko już ze świadomością tego, czy chcę tą grę kupić, czy nie. Czy mam przynajmniej to przetestowane? No. Plot twist. Łukasz nie jedzie na SN. <grystanie> Ale gdyby jechał, to przed tym, jakby pojechał, to by sobie <grystanie> zagrał. Skoryguję tutaj swoją wypowiedź, mianowicie napiszę do Marka i powiem mu, co mam kupić. <grystanie> no właśnie, bo to Marek jest VIP-SN-owym, ty jesteś VIP Board Game Areny. Ech. Same szychy. W zeszłym roku tak zrobiłem. Marku, jeżeli słuchasz, bardzo Ci za to dziękuję, bo w zeszłym roku też właśnie napisałem do niego odnośnie kilku gier, które chciałem pozyskać, zakupić, właśnie na Essen, i on mi je przywiózł. Ja pozyskałam jedną grę i to dzięki podcastowi i Dorocie i Adamowi, i to były Sea Dragons, których zupełnie się nie spodziewałam, że się pojawią w polskiej wersji. A propos Sea Dragons, to gra, w którą człowiek grałem, która właśnie będzie miała premierę na SN, to też jest od pana Luciani, czyli ten Arktyk z Karciany. Nie wiem, czy go widziałaś. Nie. No, jakoś mi za specjalnie nie, nie siadł. Bo nie jestem no. Vipem. <grych> mi chodzi nawet w wersji, wiesz, na BGG po prostu <grych> na stronce, żeby zobaczyć. Dobra. No właśnie o mały Off top, bo to tak czasem bywa, takie jest życie, że Off-top zaskakuje nas. Czy my w ogóle coś będziemy o SN rozmawiać i ten, czy nie? Może następny live może trochę o to zahaczy? Ja chciałem powiedzieć, że sprawdziłem sobie, kiedy w kalendarzu jest w ogóle SN i to będzie pierwszy, pierwszy weekend miesiąca, więc hmm, coś się tutaj pokrywa. O nie, ale to już za późno to możemy wcześniej. Jak już trwa SN, to już nikogo nie interesuje SN. To, to jest bardzo ważna zasada. Wszystkich interesuje SN przed SN, a nie w trakcie albo po SN. Wtedy to już nieważne. No to we wrześniu możemy jak najbardziej albo zrobić jakiś rzadkowy odcinek, albo ewentualnie live'a. To się dogadamy. Okej. Okay. Okej, okay, okej. Okay. Czekamy na wasze pomysły. Dokładnie. Dobrze, to teraz przeskoczymy do kolejnego pytania, które Pokrętnie nazwałem sobie planszowy Tinder. One night stand, czy może coś na dłużej? Jeżeli już graż w gry. I to jest śmieszne, poczekaj, nie tłumacz, bo ja powiem tak, jak wy to rozumiecie? Bo ja, jak to przeczytałam, to pomyślałam: hmm, zapyta o to, czy gram z tymi samymi ludźmi, czy ciągle sobie zmieniam partnerów. <grym> a to też dobre, a mi chodziło o coś innego. Mianowicie, czy grasz w gry, które znasz, czy szukasz nowości? Ciekawy kierunek. No planszowy Tinder. Ty już wiesz, nawet zahacza o to, że może szukasz w grach planszowych miłości. Ja jestem zakochany w Orknowie. O. Ech. Nie mam na to komentarza nawet. Przynajmniej nie powiedziałem ziemia, nie? No wiesz. No dobra, ale pytanie dotyczy tego, czy gramy w te same gry, czy w różne. Ale też przy okazji, czy z tymi samymi ludźmi, czy z różnymi. Też to możemy połączyć. No to ja raczej jestem team, gram w ciągle w to samo i w niezbyt skomplikowane gry, bo jednak nie lubię grać online w gry skomplikowane, uczyć się ich i wolę robić to na żywo. Szanuję. Chyba, że testuję, to czasem nie ma wyboru, bo nie ma jeszcze fizycznej kopii. Jak najbardziej szanuję i rozumiem. U mnie jest to różnie. Mam okresy, mam miesiące, w których generalnie odpalam tylko i wyłącznie te gry, które znam. I wtedy Ziemia Arknowa bądź Faraway lądują po kilkadziesiąt rozgrywek, żeby mieć takie poczucie tego, że robię to, co znam i mimo to dobrze się bawię. A z kolei mam takie okresy, tak jak teraz, że... Sprawdzam sobie wszystko, co się pojawiło, żeby mieć świadomość tego, co jest, co przyjdzie, co się pojawi. Trochę takie właśnie przygotowanie na to SN już. Ja cię za to podziwiam, bo dla mnie poznanie nowej gry, to zawsze jest no, dosyć spory taki wysiłek, zaangażowania to ode mnie wymaga. A... I, I trochę nie mam na to siły, czasu i chęci, żeby ciągle poznawać nowe gry. Już... Na żywo dużo ich poznaję i muszę tłumaczyć często i tak dalej, i po prostu mnie zniechęca to. Nawet jakiś samouczek, no to nie wiem, jak wy macie, ale ja to jestem ten typ, co to nie umie z samouczkiem. Ja tu wyklikam, dam radę, nie potrzebuję, walić samouczek, i potem nie wiem, co robię. I nie wiem, w piątej rozgrywce odkrywam jakąś opcję, albo o, to tak można. <grym> Ale tutaj powiem też, przyznam się tak jak Grzeszku, że jak odpalam grę i widzę ocenę ciężkości 1 na 5, to nawet nie odpalam samouczka wielokrotnie, albo nawet instrukcji, tylko a, dam radę i lecę. Okej, okay, czyli nie tylko ja. Nie, to jest rzecz, którą często robię. Później zazwyczaj kończy się to, że pod koniec rozgrywki mam taki wynik, że pytają się mnie na czacie, czy ty umiesz w to grać? A panda na to odpowiada, I'm panda. Sorry, miałem telefon, nie, nie było mi przez większość gry, sorry. Nie, ale sorry, pomyliłem stoły. Zdarza się tak, ale też jak teraz wrócę do tych rozgrywek, do tego, do opcji tych rozgrywek, że wielokrotnie wracam do gier, które już znam. Ja też bardzo lubię sobie korzystać z tych statystyk, które są na BGA dodatkowo wrzucone, czyli te tabelki. Ta tabelka składająca się z tych trzech kolumn magicznych, w której mamy informacje na temat właśnie naszych wyników, wszystkich graczy i najlepszych graczy w dany tytuł. Ja bardzo lubię patrzeć na to. Ja naprawdę lubię sobie to analizować, czytać artykuły. Za dużo się porównujemy w tych planszówkach. Przepraszam, ale to nie jest porównywanie. Tak słyszałam, tak słyszałam. <gry> to jest to po prostu coś, co ja robię, a nie później po prostu rzucam, że... Halo, halo, a pamiętasz, jak ktoś tutaj gadał, że w ziemi, nie wiem, zagrywa się te najczęściej kartę zieloną? No, ciekawe dlaczego, nie? Ja takich rzeczy nie robię. Mhm, mm no, nie porównujemy. No dobrze. Ale fajna tabelka, żeby się porównać. Ej, ale to jest naprawdę fantastyczne. Ostatnio właśnie czytałem artykuł, znaczy artykuł, wpis. Na Reddicie ktoś wrzucił wpis, że przeanalizował 10 tysięcy rozgrywek z Arknowy. Artykuł na Reddicie. No, wpis. I powiem jedną rzecz, że najbardziej mnie szokowało w tym wpisie dwie rzeczy. Po pierwsze, że planszetka, którą najbardziej lubię grać, jest uznawana za najgorszą. Halo, no to super, to już świadczy o tym, że raczej w top 100 się nie pojawię. A po drugie, że te 10 tysięcy rozgrywek, które ten koleś przeanalizował, to było z tygodnia, dane z tygodnia z BGA. Hu hu hu. No, ja miałem takie what? Co? A później gadałem z kumplem, który pokazał mi, że w przeciągu ostatniego bodajże miesiąca Zagrał w Pax Renesans 190 rozgrywek. No i tu, o, jeszcze trochę trzeba wrócić na chwilę że to też może nam popsuć granie na żywo w taki sposób, że jak ktoś ma zagranych 190 w miesiącu Pax Renesansów, to ja nie widzę sensu siadania z nim na żywo. No właśnie, i wtedy masz taką poczucie świadomość, że grasz z kimś, kto tą grę zna na wylot. Ale też z drugiej strony jemu jest ciężej, bo to widziałem właśnie też słyszałem zresztą w recenzji Pax Inesans, że ta wersja na BGA, ona mm -hmm, dosyć dużo mm -hmm. pomaga. Zlicza te ikonki, pokazuje to wszystko, co dosyć często no. jest na BGA. I to też jest problem później, jak siadasz człowiek do, do tej wersji fizycznej i nie masz takiej pomocy. Wspomniałeś o leśnym rozdaniu. No to tak miałam z Jankiem, który właśnie gra w to na BGA. Że przyszedł i po prostu wiesz, my z Martą sobie tam grałyśmy, a on na zupełnie innym poziomie znał karty wszystkie, wiedział na co czeka konkretnie, na taki efekt, na taki efekt, mielił i szukał konkretnych kart i wiedział czy jakby od początku do czego dąży, a my tak się rozglądałyśmy i te wyniki oczywiście się rozjechały. No i to jakby nie jest wina czy coś, ale. No, tak trochę odbiera radość tej rozgrywki w jakimś stopniu. Było fajnie, oczywiście, ale no właśnie. To, to jest no połączone z tym, co już mówiłam, że to może sprzyjać takiemu masterowaniu gry. I no, łat wydaje mi się, że w większości przypadków łatwiej jednak na takiej wersji cyfrowej zmasterować grę niż grając w to tak na żywo. Oj, tak, zdecydowanie. No, ja tutaj mam w głowie przykład cut in the box, który no, wers ilość rozgrywek, które zagrałem online, versus to, co zagrałem fizycznie, no to to już naprawdę jest chyba z pięć razy więcej mam wersji, wersji cyfrowej zagranych. I mam taką świadomość, że ciężko mi będzie zagrać z kimś w wersję fizyczną, bo mam poczucie, że ja tą grę już trochę tak parę poziomów wyżej ogarniam trochę, tak. A my w to razem graliśmy, czy nie? A wiesz, że nie było okazji? To ciekawe. No to może kiedyś nadrobimy to cut in the box. W sumie masz swoją kopię, bo ja nawet mam. Tak, tak, mam, mam. Swój egzemplarz, bo chyba się nie mówi kopia, a może się mówi, ale chyba się nie mówi. Też się nad tym ostatnio zastanawiałem. Właściwie mieliśmy rozkminę ostatnią, także ciekawe, że to nawiązałaś do tego, bo ostatnio dyskutowaliśmy. Egzemplarz. No i ja stwierdziłem, że najbardziej mi się nie podoba, jak ktoś mówi moją wersję, tak co? A to są różne? Otóż są. Tak, bo jest moja, i jest twoja, czyli dwie różne wersje. Dobra, ja jeszcze muszę dorzucić dwie rzeczy, które mi chodzą po głowie, bo powiedziałaś o tym samouczku, że nie jesteś fanką tego, a ja bardzo te samouczki na BGA lubię, ale tych ciężkich tytułów. To znaczy, ja je doceniam, mhm. ja je doceniam, żeby nie było, to nie jest, bo trochę spłyciłeś. To. Przepraszam. To nie jest tak, że ja nie jestem fanką, tylko nie wiem, mój mózg nie umie z nich do końca korzystać i przekonanie, nie, to już nic ciekawego, nie, to już szybciej, bo to za wolno, bo coś i ten, ale doceniam i często są fajne. Przepraszam za spłycenie w takim razie. No, ja powiem, że jak najbardziej też mam mom momenty, w których lubię z nich korzystać, ale to muszą być gry ciężkie. Powiem dodatkowo jeszcze dorzucę, że parę razy te samouczki... Sprawdziłem tak z ciekawości przy cięższych tytułach i się okazało raptem, że kurczę, to ja gram źle, że jakąś zasadę źle zrozumiałem. Albo właśnie też podczas rozgrywki na BGA miałem takie sytuacje, gdzie to mi wpadło, o kurczę, to to się tak tak gra? I później był wielki ząb, bo się okazało na przykład, jako przykład wrzucę tutaj The czyli destylaty. Gra, w którą miałem przed zagraniem na BGA... Spokojnie 20 plus rozgrywek, i się okazało, że wszystkie źle grałem. No właśnie, w sumie to jest ciekawa uwaga, bo czasem jest tak, że jak siadamy do gry i mamy jakieś rozterki co do jakichś zasad, to jeżeli ktoś grał online, to to jest trochę takie rozstrzygające. No, na BGA to jest tak, działa. Cziapki, Czyli uznajemy, cziapki. że to tak działa. No. Pamiętam ten przykład. Jak grałem z Markiem i z tym Przemkiem, mieliśmy jakieś pytanie, napisaliśmy do ciebie, i odpowiedź była: Jest taki tak, a Przemek, a dlaczego? Bo w instrukcji jest taki tak, a ty odpowiedziałaś: Bo tak jest, na ja, dziękuję. O, to ja już nawet tego nie pamiętam, a ty pamiętasz. To był idealny no, przykład, naprawdę. Co do tych destylatów, ja wrzucę, bo to jest, nie wiem, może to będzie też dla innych informacja, którą też jakoś pominęli albo ewentualnie ich mózg skancelował w trakcie czytania instrukcji że przy własnym alkoholu nie trzeba mieć tego składnika rodowego. Wystarczy zupełnie inny, który będzie miał tą sam rodzaj, a tamten ma po prostu umiejętność, specjalną i dodatkowe punkty. Ale można generalnie to pominąć. Więc no, ja przez wszystkie te rozgrywki wcześniejsze grałem tak, że musowo trzeba mieć ten składnik. Destylaty już wyszły po polsku, bo chyba jeszcze nie. Chyba jeszcze nie? Czekam. Czy już tak, ja to Nie, nie jeszcze nie, czekam. Ciekaw jestem, jak zostaną przyjęte. I wydaje mi się, że nie wyszły jeszcze, a już zapowiedzieli, że dodatki też będą po polsku. Tak, będą i to chyba oba nawet. No, więc całkiem fajnie. Lukrum Games, prawda? Zaskakują mnie, bo to raczej nie jest taka gra, którą bym z nimi od razu powiązał. No wiesz, Lukrum wydało też Sabikę. No oni takie ciekawe tytuły. Mają obsesję, które by się wydawało, że nie wyjdą po polsku w ogóle. A tu? To mam nadzieję, że destylaty skończą lepiej niż Sabika, bo. Sabika jest dobrą grą, ale generalnie poszła tak w zapomnienie. Oj, ja strasznie. pamiętam, bo to naprawdę jest dobra gra. Tylko czcionka mała. O, i to też jest plus BGA. I minus. Że wielokrotnie przy tych. Im, ale przy tych implementacjach, wielokrotnie jest zrobione tak i to mi się najbardziej podoba, że najeżdżam sobie kursorem na kartę. I mam powiększoną wersję karty, a dodatkowo czasami jeszcze jakaś dobra dusza pomyśli, żeby pewne rzeczy dodatkowo objaśnić i opisać. I to jest wtedy tak świetne. Ale na przykład na telefonie nie wszystko dobrze działa. A ja często gram na telefonie. No, wspomniałam na początku, że gram niewiele, więc nie będę tutaj szestać tytułami. I wracamy do mojego klasyka pod tytułem wsiąść do pociągu, gdzie notorycznie nie jestem w stanie dobrać karty ze stosów ciemno. To jest najbardziej stresująca akcja, jaką wykonuję w tej grze, bo za każdym razem się boję, że on zamiast <noise> tego weźmie mi kartę z wystawki. I dosłownie muszę, nie wiem, 10 razy kliknąć, bo zawsze pojawia się właśnie ten dymek objaśniający, a nie chcę wziąć tej karty. Ja po prostu nerwowo klikam, klikam, klikam. I najgorsze jest to, jak chcesz wziąć dwie karty w ten sposób. To masakra. Trauma na. Pół dnia. <noise> Może musisz kupić sobie większą komórkę. <noise> no właśnie, już nie mam jakiegoś małego tego telefonu. Ekran jest raczej duży i nie jest stary ani nic. No nie wiem. Dobra, w ten sposób przeskakujemy do kolejnego pytanka. Czy planszówki online. I teraz nie chodzi mi o ten kanał na YouTubie, żeby nie było. Niszczą nasze hobby. Bo to jest planszowy klub nie planszowy, tylko koszaliński klub sportowy, także to ciężko pomylić. Tak. Także czy planszówki online i właśnie te edycje na TTS, BGA, gdziekolwiek by się nie pojawiały, niszczą nasze hobby? Moim zdaniem nie, ani trochę i prędzej bym powiedziała, że może w jakimś stopniu je wspierają, ale nie niszczą. I nie wyobrażam sobie, żeby rozgrywki miały przejść do całkowitego online'u. W jakimś stopniu też nie widzę w tym sensu, w takim sensie, że są gry, które są dedykowane, żeby grać na kompach, na konsolach. No nie są grami planszowymi, mhm. ale no właśnie, nie są grami planszowymi, bo na cyfrowo w inne rzeczy też się fajnie gra, w co nie mamy możliwości za bardzo, na razie przynajmniej, grać na żywo. I ja bym się bardziej zastanawiała, czy kiedyś te gry takie komputerowe, co siedzimy i tam coś klikamy, nie przejdą bardziej w taką strefę fizyczną, gdzie będziemy w tym całym oprzyrządowaniu y, odczuwać to wszystko i, i swoim ciałem całym grać, a nie tylko y, dwoma klikami w myszce. No już właśnie widziałem planszówki na vr widziałem te stoły takie, które generalnie umożliwiały też rozgrywkę na wirtualnym, na właśnie takich cyfrowych stołach. No, dla mnie to jest może bardziej ciekawostka, to traktuję. Nie wiem, jak to pójdzie w danym kierunku. Za to strasznie mnie śmieszy taki cykl, który generalnie jest zrobiony w planszówkach, że planszówki w pewnym momencie stały się dosyć popularne, że zostały zauważone przez gry cyfrowe, że tak to ujmę. I. Powstają gry cyfrowe, które są widać oparte na mechanikach planszówkowych, a później ktoś stwierdza, hmm, to jest tak popularne, tak się sprawdza. Wydajmy to w wersji fizycznej. Dorf Romantik. <grych> ale ja mam wrażenie, że to jest to, co teraz powiedziałem, to są ostatnie dwa lata. Tyle tych tytułów się pojawiło, tyle się po prostu jest generalnie, co zapowiedź jakaś większa. To spodziewają się ludzie jakichś gier, które są oparte na jakimś znanym IP i to wielokrotnie są właśnie tytuły, które są właśnie grami planszowymi, w sensie cyfrowymi planszowymi. Czyli teraz dla przykładu wrzucę Slay Aspire. Bardzo duży tytuł, który jest karcianką. Jak się pojawiał na Kickstarterze, no to było wielkie boom. Tak, przy czym... To jest trochę taki chwyt marketingowy z jednej strony, i to podbija sprzedaż, bo to jest coś, co ludzie już znają, i skoro to znają, to chcą tego więcej w różnych formach. No ale potem jest też ta pułapka takiego rozczarowania, że ta gra planszowa to nie jest tym, czym była na przykład gra komputerowa, co z jednej strony jest zrozumiałe, a z drugiej strony w związku z Marketingiem i, i wszystkim dookoła, takim a nie innym, te oczekiwania są, jakie są. Natomiast no, ja tu nie widzę zagrożenia, żeby planszówki zagrażały go, grom komputerowym, albo żeby gry komputerowe zagrażały planszówką. Ja mam wrażenie, że to jest. Te dwa biznesy generalnie mogą mieć wspólną bazę użytkowników, graczy. I generalnie mogą być ludzie, którzy też będą grać w gry cyfrowe i świetnie się bawić, i w, w takie komputerowe, komputerowe i planszowe i też praktycznie jeszcze wciągnąć dzięki temu jeszcze więcej ludzi do naszego hobby, więc to mi się naprawdę podoba. A też jeżeli chodzi generalnie o to pytanie, i czy gry, planszówki są jakimś zagrożeniem, ja tego też nie widzę jako zagrożenia. Bardziej widzę to wręcz przeciwnie, jako możliwość dalszego rozwoju, no bo to co dają te platformy, to jest niesamowita ilość rozgrywek, testów i sprawdzania tych tytułów. Więc tutaj też później sobie jeszcze o tym porozmawiamy, ale tak jak wspomniałem, Ark Nova, no kurczę, 10 tysięcy rozgrywek w ciągu tygodnia. No to daje możliwość naprawdę sprawdzenia balansu w tej grze i ewentualnie jakichś przyszłych dodatków, które by mogły naprawić jakieś problemy, jakby się coś pojawiło. No super sprawa dla mnie. Stone Mayer lubi to. No, mam wrażenie, że oni to okulę omijają te testy. Dobra, dalej, co tam jeszcze masz? Bo już wiesz, zaraz półtorej godziny nam pyknie. Tak, tak, ale tutaj będziemy mieli jeszcze szybkie pytania, bo mniej więcej troszkę już o tych rzeczach sobie porozmawialiśmy. I zaczniemy od tego. Czy masz jakieś gry, które poznałaś online, a potem kupiłaś? Tutaj możesz też zaliczyć te, które testowałaś, bym powiedział. Okej, okay, no to jeżeli mogę zaliczyć też te, które testowałam, no to na pewno taką grą jest nukleum. Bo jeszcze tak myślę, myślę intensywnie, bo nie jestem. W... A kurczę, a może pierwszy raz zagrałam w to już na żywo, wiesz, a potem online. Hmm. O jednak. No, tam może być trochę inna historia. Bo ja tam chyba przyszłam Aha. pierwszą rozgrywkę miałam jako blind testy na żywo. No. I tak poznałam Janka. Taka to była historia. Hmm? <grym> w pleum. No, tak, 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 tak by się to wszystko zgadzało wtedy. Natomiast czy zagrałam w coś online, co potem kupiłam? Hmm, Spots zdecydowanie. A, czyli Spots było najpierw na BGA? No tak. Tak, tak, tak. Wow, to nie widziałem. O kurczę. No bo to jest tak, że zagrałam w to na BGA, spodobało mi się. I stwierdziłam, że chcę to ściągnąć, bo to było całkowicie niedostępne w Europie. Ja to ściągałam z USA, więc to no, potrzebowałam dużego przekonania, że chcę tę grę. Szanuję, szanuję. Co oczywiście okazuje się, że znowu było bez sensu, bo jest i wydanie polskie, i potem pojawiła się w Europie, ale mam tę satysfakcję, że miałam ją trochę wcześniej. Może też narobiłaś odpowiedniego hałasu, że niektórzy o niej usłyszeli. Tak, tak, no, bo moje zasięgi influencerskie, pluszówkowe są bardzo szerokie. A i tam, nie oszukujmy się, te hobby jest małe i wystarczy naprawdę głośniej krzyknąć, żeby cała sala usłyszała. Tak, ale ważniejsze są te, wiesz, krzyki oburzenia. Wtedy się cała sala zbiera. No to u mnie z kolei parę takich tytułów będzie... Teraz dwa, które mi na myśl, no to będzie SAIL, które ostatnio właśnie zagrałem i też nabyłem po rozgrywkach online. Dwuosobowy trick taking, który mi się naprawdę też bardzo spodobał i już też z moją Moniką mamy kilka rozgrywek za sobą i jak to moja Monika stwierdziła, nie wiem dlaczego, ale ta gra się podoba. No, tylko ja nie wiem, czy w Twoim wypadku to w ogóle możemy tu zaliczyć, bo sam przyznałeś, że często grasz w gry online, żeby sprawdzić przed zakupem. Więc, no, są częścią tej decyzji o zakupie, ale nie jest tak, że odkrywasz dzięki temu online'owi tę grę i stwierdzasz, że chcesz ją kupić. Tylko. Hmm, jestem zainteresowany grą, więc w nią gram i stwierdzam, ok, to mogę kupić. No i tutaj wchodzi cały na biało Federation, a raczej na niebiesko, który po obejrzeniu odcinka na planszówki online, teraz już chodzi o koszaliński klub sportowy, stwierdziłem, że to kompletnie nie jest gra dla mnie, a później pojawiło się na BGA i miałem takie, aaa, zobaczymy, może ten. I zagrałem jeden raz, później zagrałem drugi raz i po trzecim razie od razu polazłem na olx polować, czy coś jest, bo tak mi się spodobało. No i ten przykład to rozumiem, że właśnie nie było takiej intencji wprost sprawdzenia przed zakupem, tylko trochę przypadku, trochę zrządzenia losu sprawiło, że kupiłeś dlatego, że zagrałeś online. No, ale tak się czasami... Właśnie mam takie sytuacje, że podchodzę do tych gier na BGA na zasadzie takiej: zobaczymy, o co jest ten cały hałas, albo czym się tak ludzie ekscytują, i trochę mam takie nastawienie negatywne na samym początku. Wiem, że to jest błąd, nie powinno się tak robić, ale też trochę takiej, z takiej pozycji wychodzę, a skoro mam dostęp do takiego dużego katalogu, no to czemu bym nie mógł sobie tego sprawdzić, nie? Na takiej zasadzie trochę. I później się miło zaskakuje, bo pamiętam, jak sprawdziłem w zeszłym roku Faraway taką malutką karciankę, która generalnie strasznie głośno się o niej zrobiło w okolicach SN, bo ona na SN strasznie szybko się wyprzedała, z tego co pamiętam. I było takie, zagrałem i tak mówię, kurczę, osiem kart, załatwiona sprawa, czym się ludzie tak ekscytują? I tak myślałem i się skapnąłem, że ja już gram 40 rozgrywkę i stwierdziłem, kurczę, coś w tym jest jednak, że mnie to tak wciąga. Ja muszę się przyznać, że jeszcze nie zagrałam. No, a już zagrałem w ich nowość. Castle Combo bodajże. To jest tegoroczny, tegoroczna premiera na SN, którą właśnie zapowiedzieli. Jak? Nie wiem czy nie podoba mi się bardziej nawet trzy rozgrywki co prawda zrobiłem, ale naprawdę wow. To jest ten typ gry, który ja bardzo lubię, czyli układanie tablo w kratce takiej właśnie składającej się tutaj. To może ja nie będę nawet sprawdzać. <gry> no, ale tu masz dziewięć kart, które zagrywasz, taką kratkę i sprawdzasz, kto, komu poszło lepiej. Ale tam jest parę fajnych mechanik, które umożliwiają większą możliwość zmiany i mniejszą losowość w tej grze. Okej, okay. no kolejna gra, którą powinnam sprawdzić, co się pewnie nigdy nie wydarzy, bo za mało gram, ale może. Ej, muszę ci, ale ci muszę podesłać teraz, mi się przypomniało, szatę graficzną, czy tam grafiki właśnie z tej gry, bo są tak fantastyczne, mm -hmm. mnie tak strasznie podawają, karykaturalne takie, więc naprawdę bardzo fajne takie inne, rzeźkie, wydają się naprawdę takie słodkie wręcz. Okej, okay, okay. jeszcze jakieś takie przykłady gier, tak wybitnie które weszły szturmem Mam jeden przykład. do kolekcji dzięki graniu online. Mam jeden przykład, który chyba skończy się teraz sprzedażą jednak. <laughs> Mianowicie Path of Civilization, który zakupiłem właśnie po paru rozgrywkach na BGA, bo mi się spodobało i stwierdziłem, ok, muszę pokazać to ekipie, Monice, żeby pograć. Trafiło, pograliśmy i z każdą rozgrywką stwierdzam, że chyba to jest gra, która mi się bardziej podoba na BGA. Mhm, okej, okay, ale dzięki temu kupiłeś, a teraz jednak na żywo nie dowiozła tego, co online. Okej, okay. no to jest dokładnie to, o czym rozmawialiśmy, że się może zdarzyć. No właśnie. A propos, czy gry online, są takie gry online, które wyparły ci wersje fizyczne? No, bardzo ciekawe pytanie, bo wyparły oznacza, że grałam w nie na żywo i przestałam. To jest właśnie pytanie takie do samego siebie, czy generalnie kiedy uznajemy, że jakaś gra w wersji cyfrowej nam to wypycha całkowicie, mimo że mamy na półce, bo powiedzmy sobie szczerze, jeżeli, przynajmniej ja, ja mam takie podejście, że jeżeli mam grę, która od roku leży na półce, a ja w nią co, nie wiem, co drugi tydzień gram w wersji online i mówię sobie, że kiedyś ja w to jeszcze wrócę do wersji fizycznej, to trochę chyba siebie oszukuję, co? Mm -hmm bardzo możliwe, przy czym ja tak często nie gram w gry online, więc u mnie ciężko właśnie mówić o tym wypieraniu. Ale no na przykład mogę się odnieść do terraformacji Marsa, której na żywo nie chciałabym zagrać, a online mogę. W sensie w wersję cyfrową, bo można też zagrać tak sobie solo nawet. Mm. No tak samo pewnie jest wsiąść do pociągu, że pewnie szanse na to, żeby tak regularnie wchodziło na stół, byłyby myślę niewielkie, bo raczej cięższe gry ogrywamy. No nie miałabym z kim po prostu, tak myślę. A tak online przy niedużym wysiłku umysłowym bardzo przyjemnie mi się to pyka turowo. No ja się tak zastanawiam nad tym pytaniem już od dłuższego czasu powiem szczerze, dzisiaj nawet zresztą na spacerku właśnie sobie o tym myślałem, że jest kilka takich gier, które bardzo, bardzo bym chciał, żeby tak często w nie grać jak w wersji fizycznej, jak gram w wersję online. I to będzie między innymi właśnie Ark Nova, o którym to wspominam, która raz na jakiś czas trafia na stół w wersji fizycznej, bo nie powiem, że całkowicie w nią nie gram, bo to byłoby kłamstwo, ale zdecydowanie częściej online w to gram. A to za sprawą tego, że w pewnym momencie chyba zamęczyłem za dużo osób tą grą. Trochę też taka świadomość. Ale nie inaczej, nie wyobrażam sobie tego, żeby na przykład wersja ta online wyparła mi wersję fizyczną. I to nawet za sprawą tego, że w wersji cyfrowej nie ma dodatku. I ja ten dodatek bardzo, bardzo lubię. Są z kolei gry, które nie wyobrażam sobie już grać w wersję fizyczną. Tak jak tutaj właśnie ty powiedziałeś z reformacją, to ja tak mam z cywilizacją poprzez wieki. Raz na jakiś czas sobie gdzieś tam odpalę na aplikacji. To też jest poza w ogóle rankingiem, bo tutaj to jest aplikacja na komórce, którą mam. Więc sam, sami tobie to odpalę i generalnie fajnie się zawsze bawię, tym bardziej, że ten, ten samouczek jest naprawdę świetną. przypominającą, jak tą grę grać. A po dłuższym okresie ciężko się do tego tytułu czasami wraca, a tam to super, super działa. Mm -hmm, Okej. Okay. No ale właśnie to pojęcie takiego wyparcia jest dla mnie trudne do zdefiniowania i. Dla mnie to jest tak, że te gry planszowe online czy cyfrowo raczej są dodatkiem, a nie zamiennikiem. O. Zgodzę się, chociaż powiem, że są takie gry, które jakby ktoś postawił, to bym powiedział, no nie, może byśmy zagrali w coś innego, bo jakoś tak trochę, trochę mi tutaj wersja fizyczna przeszkadza. Teraz niezbadana planeta, tak sobie pomyślałem o niej. Ja ją naprawdę lubię, to jest fajne takie pykadełko, fajna układanka. O wiele fajniej mi się to gra w wersji cyfrowej. Wersja fizyczna mam wrażenie, że za długo trwa, a w cyfrowej to jest po prostu taka układanka, którą w pół godziny mam zaliczoną i super kolejne granie. Tak samo zresztą. A to ja lubię na żywo. No, no, leśne rozdanie, też kolejny przykład. Ja w wersję fizyczną, jak ktoś położy, to też nie odmówię, ale ja o wiele chętnie bym usiadł tutaj do wersji. Już e, cyfrowej, nie? Mimo że uważam zresztą, że gra nie jest za dobra, to jeszcze inna sprawa, nie? To jest też ciekawostka. Mi się nawet podobało, jak to grałam. W sensie rozumiem, że tam mogą być jakieś kombosy, które są OP i tak dalej, ale samo odcowanie jest grą, całkiem przyjemne i mi się te rozgrywki podobały. To też właśnie zdanie, że jeżeli chodzi o samą grę, jest ok, fajnie się przy niej bawię, ale nie powiedziałbym, że jest to jakiś taki tytuł, który rozwala mi mózg. No. no tak, tak, tak. Dobra. Ale nie każdy musi. Gra, żeby być dobra, nie musi ci rozwalać mózgu. No właśnie, no właśnie. Dobra. I w ten sposób przechodzimy do ostatniego pytania, którego jestem bardzo ciekaw, bo to jest pytanie, które raczej chyba tutaj bardziej ty będziesz mogła pokazać się. Mianowicie testowanie gier online. Jak to wygląda? Jakieś doświadczenia? No już trochę wspomniałam o tym, że to bardzo wydłuża rozgrywkę. No i teraz. Wiemy, myślę, że każdy z nas z doświadczenia, że jak się uczymy gry, to zwykle dłużej w nią gramy. A teraz dodatkowo jeszcze musimy nauczyć się jej obsługi w wersji cyfrowej. Więc no to jest bardzo ciekawe doświadczenie, jeżeli chodzi o testowanie online. Natomiast, no, jak się może domyślacie, wolę testować na żywo, ale nie zawsze jest taka możliwość. Co jeszcze bym powiedziała o testowaniu, tak cyfrowo? Na pewno testowanie cyfrowo ma taki mankament w postaci, że możemy czegoś nie wychwycić, co jest dosyć oczywiste w wersji fizycznej. Tak? Bo nawet jak wspomniane wiele razy przez ciebie, akurat nie dzisiaj, ale w naszym podcaście, różne elementy 3D, tekturowe i tak dalej, no nie wytestujesz takich rzeczy online i, i nie będziesz wiedział, jak to działa, czy działa i, i tak dalej. Więc są takie rzeczy, których tych wersjach cyfrowych możesz nie wychwycić. A to właśnie wejdę Ci w słowo, pozwolę sobie, bo mianowicie ostatnio o tym mówiłem na live, ie. odnośnie moich doświadczeń z grom Drew Records bodajże to się nazywało, tak? Draw, Drew and Ride bodajże to jest ta, ta wykreślanka, która jest generalnie grom o budowaniu własnego zespołu muzycznego. Mhm. I tam miałem poczucie, że ta gra była naprawdę dewelopowana online, a to za sprawą tego, że tam jest cała masa kombosów, i ciężko mi sobie wyobrazić, żeby w wersji fizycznej ktoś grając tę grę nie powiedział: Słuchajcie, tego jest za dużo i nie ogarniamy, ile tych kombosów mamy. Czy coś zrobiliśmy, czy czegoś nie zrobiliśmy. A w wersji cyfrowej super. Praktycznie widzę sobie wszystko, a jeszcze to zrobiłem, to zrobiłem, to zrobiłem, czyli praktycznie jakby przechodzi przez jakąś listę. I tu się zastanawiam, czy właśnie podczas takich testów cyfrowych coś takiego osoby, które nie mają zbyt dużego doświadczenia z planszówkami, wyłapią. Nie do końca. Wiesz dlaczego? Bo to, o czym ty mówisz, to jest już implementacja na BGA, gdzie właśnie tak jak powiedziałeś, on ci pokazuje różne rzeczy i tak A kiedy testujesz online, no to jednak to jest tak, że no siedzisz przy stole i obcujesz ze wszystkimi komponentami. Sam je musisz przesuwać zaobserwować rzeczy nic ci się nie podświetli, nic ci, nie będzie żadnego dymka z wytłumaczeniem, i tak dalej. Bazujesz na zwykłej instrukcji, którą masz zwykle otwartą gdzieś obok, albo fizycznie, tak, i sobie doczytujesz, więc w tą stronę to myślę, że aż tak nie? tak Po prostu no nie wytestujesz fizycznych komponentów, nie wytestujesz tak dobrze na przykład widoczności różnych rzeczy, bo jednak ta implementacja będzie troszkę inaczej wyglądała i może coś być za małe, tak? No bo tak jak mówiłeś, część rzeczy można sobie fajnie powiększać w tych wersjach cyfrowych i sobie oglądać, i, i nie wiesz, jak to do końca na żywo będzie wyglądało i, i na ile będzie czytelne. Natomiast jeżeli chodzi o takie właśnie bardziej te funkcjonalne rzeczy, funkcjonalne, bardziej takie związane z rozgrywką, z tym, czy zauważasz rzeczy, kombosy, nie kombosy, czy pamiętasz o jakichś zasadach, tak? No to to jak najbardziej. Bo no, wydaje mi się, że takie testy, bo można to też tak nazwać, jak są na przykład tych gier na BGA. To one mogą być bardziej nakierowane na to, jak zaimplementowaliśmy grę po prostu plus o jakiś balans, który jest powiązany po prostu z dużą liczbą rozgrywek, statystykami i tak dalej, tak? No to to jak najbardziej, ale to nie jest moment, gdzie Byśmy wychwytywali właśnie takie rzeczy, o których powiedziałeś z tymi kombosami i tak dalej, bo to się trochę wcześniej robi, bo te implementacje na BGA to raczej już są gry gotowe. Przynajmniej tak mi się wydaje. No właśnie, chciałem dopytać, bo rozumiem, że o wiele większe doświadczenie, jeżeli chodzi o testowanie, masz z tabletopiem, tak? Akurat tak. Przy czym gdzieś już widziałam zapowiedzi, że będziemy się przerzucać na TTS-a. Zobaczymy. No bo tabletopia chyba. Kurczę, nie chcę tutaj jakiś, być jakimś takim zwiastunem, czy jakimś właśnie takim, nie wiem, grimirperem, ale mam wrażenie, że to jest platforma, która powrótku umiera. Takie poczucie trochę. Nie wiem, mnie interesuje się, nie znam się, mogę tylko powiedzieć, że gdzieś widziałam zapowiedzi, że będzie przenoszenie testów tam, bo i tak dewelopują tam, a nie na tabletopie. Z tego, co wiem, z tego, co słyszałem i wielokrotnie, nawet gdzieś tam na forach czytałem. BGA jest właśnie fajnie, to co powiedziałeś, nawiązanie do tego, fajną platformą do testowania już tych gier mechanicznie, tutaj właśnie balansu, tego typu rzeczy, ale podobno jako platforma do takich developmentu, czyli praktycznie dodawania rzeczy, zmieniania, no to podobno jest tragiczna. No i ciekawe, czy w ogóle ktoś w takim zastosowaniu z niej korzysta, czy, czy ktoś w takim celu w ogóle tam implementuje gry, nie wiem. To parę razy widziałem parę gier. Teraz akurat z głowy nie przypomnę sobie które. Pamiętam jedną grę, która generalnie podczas swojej kampanii na Kickstarterze udostępniła tą grę na BGA i można było w nią pograć. I pamiętam, że doprowadziło to do zmian w mechanice. I teraz nie, próbuję, nie przypomnę sobie tytułu, oczywiście znowu tak to jest, jak człowiek przypomina sobie tytuły ad hocowo, nie? Mm -hmm. No tak, ale. No, i ja też nie mam jakiegoś bardzo dużego doświadczenia, umówmy się. Nie, nie, nie jest tak, że bardzo dużo testuję. Trochę na to też czasu nie mam, bo już za dużo tego wszystkiego jest. Bo na przykład obserwuję sobie grupy testerskie u Witala Lacerdy, ale tak nieśmiało na razie je tylko obserwuję i nie wiem, czy dołączę. Może kiedyś bym chciała, ale no to jest jednak zaangażowanie czasowe. Dodatkowe, a ja już sobie na wymyślałam dużo różnych zajęć dodatkowych, i w którymś momencie trzeba powiedzieć sobie stop. No właśnie, kiedyś trzeba grać też jeszcze, nie? <laughs> Żeby nie było. <laughs> No wiesz, nawet to co mówiłam przed nagraniem chyba, bo to chyba nie padło w nagraniu, że sobie teraz chodzę na treningi jeszcze różne na siłownie kilka razy w tygodniu, to po prostu dobija mnie to już całkowicie. Tak jak dzisiaj miałam taki cięższy trening, Czas to z teraz masz, już naprawdę. myślę tylko o spaniu. Ja tutaj powiem a propos jeszcze testowania, że ja pojadę teraz boomerem naprawdę, przepraszam wszystkich, ale... Ja nie ogarniam Discord'a. I ja testowałem jeszcze gry, zanim Discord się pojawił i wtedy rzeczywiście ktoś na Facebooku parokrotnie gdzieś tam właśnie zbieraliśmy się i było ok, na TTS-ie odpalamy jakiegoś moda i to jest jakaś tam gra do przetestowania. I tutaj parę tytułów nawet jeszcze się nie pokazały, więc nie będę tutaj nawet mówił, jakie to były gry. Ale wiem, że od tego czasu pozmieniały się strasznie i pamiętam, że sprawdzaliśmy je. I to było w okresie właśnie pandemii, kiedy był taki strasznie duży boom na tts -a. I TTS chyba wtedy był w strasznie, właśnie jakichś promocjach dużych, więc generalnie chyba każdy wtedy go brał w czteropaku. Z tego co pamiętam, i płaciło się po dychu, i każdy był szczęśliwy z tego powodu. Ale ja, co mnie strasznie irytowało w tych testach, to że za każdym razem, nawet jak siadałem do tej samej gry, to miałem świadomość, że tutaj były takie zmiany, ale nie zawsze to było w takim kierunku, który mi się podobał, i miałem poczucie, że kurczę. Ja jakoś nie mam możliwości przetestowania tej gry w taki sposób, jakbym chciał, i też czasami ten mój feedback nie trafiał do tych ludzi. i Trochę takie miałem świadomość, że. Mm -hmm. No, no to, to tak jest. Jakby My tutaj gramy, mamy jakieś uwagi, ale co z nich zostanie wzięte pod uwagę, a co nie, to zupełnie inna bajka, i trochę się trzeba z tym pogodzić. Mi też czasem jest z tym ciężko. Plus. Często testy, o czym nawet no, możemy nie być poinformowani, mogą być bardzo mocno na coś nakierowane. Ktoś bardzo chce, czy przetestować konkretną frakcję, albo konkretną frakcję w jakimś tam ustawieniu z czymś i tak albo wprowadzili jakąś zmianę i chcą zobaczyć, czy. Gracze jakoś inaczej się będą zachowywać i jak to wpłynie na rozgrywkę, i nawet nie do końca czasem o tym wiesz, co dokładnie i dlaczego robimy i testujemy. Tak? I, bo to też mogłoby zaburzyć, wyobrażam sobie, gdyby, gdyby wszystko było tak jawne. Więc czasem w ogóle nie chodzi o nasz feedback, tylko o sprawdzenie czegoś i tyle. No tak, Chociaż nawet... oczywiście feedback też, ale. Nie jest, że tak powiem, tym numerem jeden powodem, dla którego gramy. No to też się zgodzę. No. Znaczy przypomniał mi się teraz jeden tytuł, który podczas testów z każdą rozgrywką zmieniał się tak strasznie, bo autor stwierdził, że będzie dopasowywał ten tytuł do każdego feedbacku, który otrzyma. Więc to też było o drugie rany. ekstremum. No. To ta gra w ogóle się pojawiła? Nie, jeszcze nie. Jeszcze jest testowana. No trochę się nie dziwię. Ale chyba wkrótce ma już być jakaś taka wersja finałowa i rzeczywiście ma to ruszyć na Kickstartera, chyba z tego co się orientuje. Okej. Okay. Nie, nie, nie tutaj wszystko owiane jest tajemnicą, ale trzymam kciuki i też nie wiem o co chodzi, kochani słuchacze, nie tylko wy. To powiem, że powiem ci po nagraniu, jaki to dochodziło, ale powiem ci, że pierwszą rozgrywkę zagrałem jeszcze chyba jakiś rok przed pandemią. <laughs> to było w ogóle. <laughs> Okej, <Okay>. czyli 2020? <laughs> Jakoś mniej więcej tak. Masakra, jak niedługo. Tak, no niektóre gry tak długo są dewelopowane. No, ale z drugiej strony właśnie wiesz, jedne gry są szybko, drugie wolno i potem czasem po tych, co są za szybko, to widać to. Teraz taką anegdotę wrzucę kompletnie niezwiązaną, jeżeli chodzi właśnie o testowanie online, ale przypomniała mi się gra, którą gdzieś tam właśnie na, w ramach testów kiedyś do graciarni przyniósł jeden z naszych gości. Stwierdził, że razem z kolegami bardzo robią gry wojenne i oni stworzyli własną grę wojenną. No i mówię, kurczę, ja lubię gry wojenne, sprawdźmy, sprawdźmy. Zaczęliśmy grać i w pewnym momencie dociągam wydarzenie, a tam na wydarzeniu napisane, że wszyscy gracze muszą wstać i odśpiewać rotę. I tak co? Kolejne wydarzenie? Musisz wstać i zatanczyć. Już nie pamiętam, czy tam było, krakowiaka czy coś tam. Hmm. Prawdziwa gra wojenna. No, ta cała gra jest całkiem spoko, jeżeli chodzi o te mechaniki, wszystko ok. O co chodzi z tymi wydarzeniami? No tak, bo to w to gracie takie 3-4 godziny, to stwierdziliśmy, że to będzie fajny sposób, żeby ludzie się poruszali. Piękna anegdota, ale wydaje mi się, że skoro już wchodzimy w anegdoty, to pora kończyć. Ten piękny odcinek. Tak. to chciałem tylko właśnie na koniec, żeby jednak tutaj też ludzie się poruszali na koniec. Tak, no proszę teraz się poruszać. Na jednej nodze stanąć na stole czy coś. Zaśpiewać rotę. No dobra, mamy jakieś pytanie do słuchaczy. Jeszcze nie, ale coś może na ankietę wymyślać. Okej. Okay. No tak standardowo to oczywiście interesuje nas, jak tam u was granie. Wersje cyfrowe lubicie, nie lubicie, uznajecie, jako pełnoprawne granie w gry planszowe, czy nie. Czy w statystykach liczycie, czy nie. Czy jesteście team, nie porównuje się? Czy porównuje się? Chociaż ja nie wiem, panda to tak chyba jest szpiegiem. I tylko udaje, że jest <laughs> teamu nie porównuje się. <laughs> I proszę mi tam w komentarzach nic nie popisać odnośnie jakichś stosunków tutaj, bo ostatnio na live'ie dziwne komentarze się pojawiły. O, ja nawet już nie wiem o co chodzi, ale może czegoś nie wychwyciłam albo zapomniałam. I bardzo dobrze. Moja pamięć złotej rybki działa, albo może właśnie nie działa. No. Także ja standardowo z mojej strony bardzo Wam dziękuję za to, że z nami tutaj byliście, słuchaliście i wytrzymaliście do samego końca. I oczywiście jak co tydzień zapraszam Was na kolejny odcinek za tydzień, plus minus. Tak, dziękujemy bardzo. Do usłyszenia. Pa. pa. <laughs>